Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Scrappad od Kochemii. Słuchaj, zrobiłem nim cały tym padem zrobiłem tak, swoje auto, wszystkie trzy swoje, zrobiłem polówkę i dziura. Jebło. Tego się nie spodziewałem.
Naprawdę. Będę to zmuszony zszyć. Miałem to zrobić, ale czekałem, żeby pokazać. No jak na kocha? No słabo. No słabo, nierwę więcej. Tu się trzyma dobrze, tu coś puściło. Teraz tak, jakość. Zajebiście, dwustronny. Zajebisty skrapad. Nie jest ani miękki, ani twardy. Słuchaj, fajne jest to, że jedziesz jedną stroną, widzisz, że już za dużo mułu zebrałeś, skakujesz, druga strona, czochrasz, płuczesz, znikasz. Ta druga strona jest, ona sprawia wrażenie troszeczkę takiej delikatniejszej i takiej troszeczkę innej jakby, może dlatego, że jest corna, ale sprawia takie wrażenie takiej troszeczkę delikatniejszej. I ja osobiście, jakbym się miał skupić na czeszeniu, to tylko białą stroną. Ta wspomagająca, powiedzmy, no tak, kurczę, ale jest dwustronny. Dwie strony czyszczące, co mi się podoba, nie ma tu mikrofibry. Jakość, no widzisz, pękło. Kurczę, szkoda, bo na chwilę obecną ze wszystkich skrappadów ten trzyma najwięcej wody, które miałem. Jakość czyszczania jest fajna, bo nie jest miękki jak kaczuszka i nie jest twardy jak Gion. Więc tu mistrz, cena 40 chyba parę złotych, tak, ponad 40 zł, więc drogo. No i tu, kurde, to mnie drażni, to mnie wkurza, to będę musiał zszyć niestety. Teraz patrząc cena jakość, w dalszym ciągu to co widziałeś, czy warto dopłacić do tego skraba? Kurde, myślę, że tak, warto dopłacić. Ja wziąłem dwa, na szczęście mam dwie sztuki. I słuchaj, drugie jeszcze nie używałem, więc zobaczymy, jak się nie uda tej zszyć, wezmę drugą do ataku. Co jest fajne, że w środku ta gąbeczka, która jest, bo większość ma tak, że ta gąbka nie jest przyszyta, a ta gąbka jest zszyta z nim razem i nigdzie ci nie ucieka, nie przemieszcza się, nie. Ta gąbka, ona cały czas trzyma jakość, mięsistość taką, także tu, no pod tym względem jest zajebiście, jakby nie ta dziura. No dobra, mój naprawdę ulubiony skrappad. Gion przy tych wszystkich niestety leży. Na Gionie to się zawiodą całkowicie, naprawdę. Masakra, to obszycie, no nie. Tutaj jest trochę lepiej. Jakość wykonania jak na kocha mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej, naprawdę, mogłoby być lepiej. I tutaj, kurczę, mam nadzieję, że to, co się tutaj stało, to tylko u mnie i przy tym drugim nie będzie tego klimatu. No widać ewidentnie, że w tym miejscu puściło, tu dalej trzyma. Więc tutaj złapię niteczką na okrętkę i będzie hulał. No dobra, mój ulubiony skrap od kocha. Naprawdę, idealny, perfekcyjny można powiedzieć. Nie mam minusów przy tym. Przy tym naprawdę nie ma minusów. Idealna gęstość włosa, długość, idealna mięsistość tej gąbki, dwustronny. Perfekcyjne. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć i dziura, a przynajmniej mogę zobaczyć jaka gąbka. No jest, jakościowo naprawdę tu widać, że jest konkretnie.